Dzień dobry Państwu, witamy na uroczystości poświęcenia grobu wojennego żołnierzy Armii Krajowej. Witamy poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Glinojecku oraz ze Szkoły Podstawowej imienia żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie. Modlitwę za dusze zmarłych żołnierzy Armii Krajowej poprowadzi proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Glinojecku, ksiądz Krzysztof Ruciński. Pomódlmy się teraz modlitwą poświęcenia tego grobu, w którym spoczywają żołnierze Armii Krajowej. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Ty, który jesteś źródłem wszelkiego życia i dawcą wieczności, stajemy dziś przed Tobą w miejscu spoczynku naszych braci, bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli, walcząc o wolność naszej Ojczyzny. Z wdzięcznością wspominamy ich poświęcenie i męstwo, ich oddanie dla sprawy, która była większa niż oni sami. Dla wolności, dla pokoju i dla przyszłych pokoleń. Panie, wejrzyj łaskawie na ich dusze i obdarz ich pokojem wiecznym. Niech ich ofiara nie zostanie zapomniana, a ich czyny będą dla nas przykładem odwagi i miłości do Ojczyzny. Prosimy Cię, Panie, pobłogosław ten grób, znak ich ostatecznego spoczynku i uczyń go miejscem naszej modlitwy oraz zadumy nad ceną wolności. Niech będzie on także świadectwem Twojej niezmierzonej miłości i miłosierdzia, którym ogarniasz wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie prawdy i sprawiedliwości. Ojczyznę Pierwszym dowódcą Armii Krajowej został generał Stefan Rowecki Grot, przedwojenny oficer, żołnierz 1 Brygady Legionów Polskich, uczestnik walk z bolszewikami. Od pierwszych chwil po kapitulacji wrześniowej uczestnik konspiracji. Doprowadził do scalenia w Armię Krajową głównych odłamów konspiracyjnych. Celem Armii Krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego i przygotowanie do planowanego ogólnokrajowego powstania. Dla koordynowania działalności dywersyjnej powołane zostało kierownictwo dywersji, tzw. KEDYW, Komendy Głównej AK. Jego dowódcą został pułkownik Emil Fildorf, pseudonim Nil. Szanowni Państwo, to osoby, które odnaleźliśmy. Natomiast ta smutna karta historii związana jest z tym, że wcześniej zostali oni wydani, podlegali najpierw reperkusjom, ale również najpierw były rewizje, później krwawe tortury i na koniec śmierć. W tych latach, oprócz tych, których my pamiętamy, o których wiemy, była jeszcze niezliczona ilość podobnych sytuacji, podobnych mordów. I dzisiaj, gdy zastanawiamy się, jak my byśmy się zachowali, czy my potrafilibyśmy ich ochronić, czy my potrafilibyśmy być, tak jak oni, bohaterami. Dziękuję rodzinom, które pamięć o poległych tutaj żołnierzach zmobilizowała urząd, zmobilizowała pana marszałka do tego, aby odbyła się renowacja tego grobu wojennego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli dzisiaj na to odsłonięcie, na to poświęcenie pomnika. Dziękuję radnym. Dziękuję przedstawicielom szkół wraz ze sztandarami, z nauczycielami. Kochani, dzisiaj jest taki dzień, w którym pokazujemy grób żołnierzy Armii Krajowej. Opodal jest drugi grób wojenny, również odrestaurowany.
bo tak naprawdę to lekcja historii dla ósmych klas, ale również dla waszych rodziców, dla waszych nauczycieli. Pamiętajcie, że takie groby są. Ja chciałbym w imieniu mieszkańców miasta i gminy Glinojeck wyrazić serdeczne podziękowanie władzom samorządu miasta i gminy Glinojeck oraz władzom samorządu wojewódzkim za pomoc finansową. Myślę, że te działania są bardzo szlachetne. Jest to wielka historia dla naszej młodzieży, a ta historia jest ciągle żywa wśród rodzin, wśród sąsiadów, tych osób, które tutaj spoczęły. Te osoby walczyły za naszą wolność, po to, żebyśmy mogli żyć w wolnym, demokratycznym kraju i za to powinniśmy być wdzięczni. Pięciu bohaterów, którzy spoczywają za mną, to bohaterowie żołnierzy Armii Krajowej, którzy zostali bestialsko zamordowani. Bardzo dziękuję rodzinom za przypomnienie tego grobu. Oprócz tego, że to są bohaterowie żołnierzy Armii Krajowej, to są też osoby, które były ojcami. Bardzo się cieszę, że udało się ten grób odrestaurować i mam nadzieję, że podczas takich świąt jak 11 listopada czy święta patriotyczne będzie on odwiedzany nie tylko przez rodziny, ale przez mieszkańców miasta i gminy Glinojeck. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.